Dzień dobry, witam fanów hiszpańskich seriali i zapraszam na film pod tytułem: Jak zginął Pablo, mąż Leonor, Dominika Wiązecka? Kochani, szukam odpowiedzi na fundamentalne pytanie wakacjowe 38. No i teraz. Postanowiłam przyjrzeć się temu elementowi scenariusza. Przegrzebałam film, oglądałam te sceny i muszę powiedzieć, że wrażenia są wstrząsające. To, co poczułam, to, co przeżyłam, oglądając te sceny, to jest po prostu szok. Śmierć Pablo. Kiedy to nastąpi? Na początku trzeciego sezonu. Ja zrobiłam taki film Trzęsienie ziemi na początek czyjego czy sezonu. No i rzeczywiście tak jest. Kiedy przyjeżdża Ursula na Akacjową i Zajmuje mieszkanie Kajetany razem ze swoją nową rodziną. Zaprasza Panie na herbatkę. One się trochę śmieją z niej ironicznie, niemniej jednak przychodzą zapewne z ciekawości. No i ta herbatka dla Pań zostaje zakończona w nieoczekiwany sposób. Otóż mamy trzęsienie ziemi. To pierwsze trzęsienie ziemi bardzo wszystkich zaskoczyło. Yy, trochę przestraszyło, ale nie przyniosło strat. No i mieszkańcy Akacjowi jakoś tak to przyjęli do. Do wiadomości, że ok, no dobra, było trzęsienie ziemi, ale nic się nikomu nie stało, nie ma się co przejmować. Tymczasem następnego dnia nastąpiło prawdziwe trzęsienie ziemi. Tamte wczorajsze to było tylko takie preludium. Prawdziwe trzęsienie ziemi nastąpiło kolejnego dnia po południu. Wiele rzeczy sugerowało, że coś stanie się złego, na przykład zwierzęta zaczęły zachować się dziwnie, ludzie. Szli z procesją. Najpierw było takie trzęsienie ziemi, takie lekkie, potem przerwa. Oni się już uspokoili. No i potem nastąpiło takie prawdziwe trzęsienie ziemi, kilkominutowe, które spowodowało olbrzymie straty, śmierć wielu osób. Wielki, masowy, zbiorowy kataklizm, znowu na Akacjowej. Ci ludzie, którzy szli w procesji, ci, którzy byli na, na, na świeżym powietrzu, oni w większości przeżyli, chociaż zostali poranieni, natomiast ci, którzy byli w budynkach, no to oni, część z nich zginęła, bo te budynki się rozwalały. I tak na przykład zginął Pablo. Który był w, w, w mieszkaniu, był w kuchni, został przywalony belką. Tak? To trzęsienie spowodowało takie zasadnicze zmiany w, w budowie budynków, tam się wszystko posypało, no i spadła na niego belka, i on zaczął umierać. Leżał w kuchni przywalony belką i umierał. Tymczasem ludzie na Kacjowej poszukiwali go. Szukała go rodzina, szukała go żona, ludzie odnajdywali się, leczyli, bo część z nich po prostu została ranna. Szukali tych, którzy zaginęli część, zaginęła. Po prostu straszne, przeżające sceny dantejskie, kiedy jedni mieszkańcy Akacjowej z ryzykiem własnego życia ratowali innych. Ale nie wszyscy tacy byli. Na przykład Ursula szła do swojego mieszkania i usłyszała jęk Pablo. Więc weszła do jego mieszkania, weszła tam do tej kuchni i zobaczyła go, jak leży przywalony tą belką i prosi o pomoc. Czy Ursula mu pomogła? No, oczywiście, że nie. Stała przy nim i szydziła, patrzyła jak kona. Pablo prosił o pomoc, a Ursula czekała na to, aż umrze. Po prostu straszny obraz, ale bardzo w, taki, w stylistyce akacjowej i tego charakteru Ursuli, który żeśmy już poznali. Potem Ursula się ulotniła, nie powiedziała nic nikomu, że tutaj dogorywa Pablo. Tymczasem mieszkańcy zorganizowali takie grupy, które zaczęły przeszukiwać te domy w poszukiwaniu tych, którzy jeszcze żyją. I e, pomocy, żeby ich stamtąd wyciągnąć, i tak w końcu natrafiono na leżącego pod e, tą belką Pablo. Leonor strasznie histeryzowała, bardzo, bardzo e, starała się mu pomóc, e, wyciągnąć go stamtąd, ale wyciągnęli go strażacy razem z mieszkańcami Kaciowej, e, położyli na takich noszach na ulicy, i on na tych noszach zmarł. Jego śmierć była taka bardzo symboliczna, nieprawdopodobna. Mam ciary do tej pory, bo leży ten Pablo i umiera. Nad nim klęczy Leonor i płacze i wtedy właśnie nie wiadomo skąd przybiega koń Pabla. No. Straszny po prostu obraz, po prostu straszny Wstrząsający, wzruszyłam się, po prostu ciary na plecach, e, nieprawdopodobne emocje. Dominika Wiązecka.